Cześć moi kochani, z tej strony Zawszok, ja dziś do Was przychodzę z gwiazdeczkami, zobaczcie, LOL Surprise, one są oryginalne, bo tutaj mają ten taki TM, to na co miałam zwracać uwagę, ale nie wiem, czy Wam się wyświetli te TM, widzicie, takie malutkie tutaj. Słuchajcie, te gwiazdeczki dostałam w sklepie Teddy, jestem troszeczkę chora, więc nie robimy wstępu, gdzie mnie widać, ale dobrze wiecie, że odcinki robię codziennie na kanale, więc nagrywam dla Was codziennie i oczywiście pomijamy wstęp, a przechodzimy do rzeczy. Chciałabym tutaj z Wami zrobić unboxing tych gwiazdeczek. One kosztowały, jedna kosztowała, zobaczcie, jaki dzisiaj mamy problem z ostrością, 8 zł. Więc może odsunę na bok, żeby ta ostrość była o wiele łatwiejsza. Tutaj mamy takie różne dodatki w tej gwiazdeczce, dostaniemy. Tutaj jest makijaż i tutaj zawsze na obrazeczku tutaj możecie sobie zobaczyć, co dokładnie jest w środku. No i tutaj mamy biżuterię, więc może zaczniemy od tej biżuterii. Będziemy robić taki unboxing. Już sobie tutaj pozwoliłam troszeczkę naderwać, żeby o wiele łatwiej to wszystko mi się z Wami po prostu otwierało. Mam nadzieję, że tak będzie. Tutaj zobaczcie, co sądzicie o tej cenie 8 zł i czy w ogóle ktokolwiek z Was miał już taką gwiazdeczkę, bo to jest mój pierwszy raz. Były też większe gwiazdeczki za 16 zł, ale ja najpierw chciałam zobaczyć te mniejsze. Do sklepu Teddy mam blisko, więc wiem, że zawsze mogę po prostu podjechać po coś innego. Tutaj to trzeba będzie chyba otworzyć jakoś. Mam nadzieję, że mi się uda, chociaż muszę przyznać, że jest ciężko, tak szczerze na początku. Ale dobra, mam nadzieję, że znajdziemy na to jakiś sposób. O, coś się dzieje tutaj. Coś się otwiera. Jest! Dobra, udało się. Fajne jest to, słuchajcie, że jest taki pojemniczek. I naprawdę możecie go wykorzystać potem na co chcecie. A tutaj wyciągamy biżuterię. Tutaj jest jakaś, nie wiem co to jest. Chyba po prostu jakaś informacja, co tutaj się znajduje. Mniej więcej tak, to co miałam na myśli, jest taki woreczek, a fajnie, że jest z takim, zobaczcie, woreczku, takim ładnym, naprawdę, mega mi się to podoba. Jest gumeczka do włosów, już widzę, taką, którą używam do spania, naprawdę używam takiej do spania gumeczki i ona ma tutaj takie serduszko, zobaczcie, nic, o jest tutaj, myślałam, że nic na tym nie ma. Już Wam tutaj robię ostrość, ale przez to, że mam w tle te rzeczy, to mi strasznie ciężko łapie ta ostrość. Halo! Dobra, mamy to. To jest taka bransoletka niby, moim zdaniem też, ale ja to będę używać po prostu do włosów na 100%. No i tutaj jest coś takiego jeszcze. To jest naszyjnik. A to jest fajne, to mi się podoba, tak szczerze. Zobaczcie. A może to przez ten dywan, że na nim nagrywam, jest taka ostrość o wiele się łapie. Dobra, patrzcie. No i mamy ten naszyjnik. Tak się go rozciąga. Fajne to, bo ja takie coś chciałam sobie kupić na wiosnę. Ale dobra, mamy dwie rzeczy. Mamy naszyjnik i mamy tak zwaną bransoletkę, której ja będę używać jako po prostu gumki do włosów do spania, ponieważ dzięki temu moje włosy się nie plączą. Kolejną rzeczą, jaką bym chciała otworzyć, to jest właśnie tutaj te oczywiście piękne dodateczki, bo jestem ciekawa, jak to oni w tej gwiazdeczce tam pomieścili, tak szczerze. Jestem naprawdę ciekawa, już otwieram. Razem ze mną to otwieracie. Fajne są te gwiazdeczki. Tutaj zobaczcie, miałam niebieską, a tutaj mam różową, a tutaj mam jasno-różową. Nie zwróciłam na to uwagi jakoś. Dobra, już się otwiera tutaj. Okej, wychodź. Te gwiazdki się bardzo ciężko otwiera. To jest taki moim zdaniem minus, ale to przez to, że tu jest, zobaczcie. Ten klej to mocno trzyma. Widzicie, ten klej to mocno tutaj trzyma, ale z drugiej strony to jest plus, ponieważ no, dzieciaki też próbują się do tego dobierać w sklepie i próbują to otwierać, jak ich rodzice nie zwracają na nich uwagi, albo ktokolwiek na nich nie zwraca uwagi. Więc wyciągamy, tu jest tego dość sporo. Jakieś gumeczki. Znowu jest oczywiście, zobaczcie, jest ten fajny taki, wiecie, woreczek, ja to nazywam woreczkiem na buty. Ale dobra, to mi się podoba. Tutaj jest tego dużo, naprawdę.
gumeczka numer 1, gwiazdeczka, gumeczka numer 2 jest serduszko. Naprawdę bardzo fajne. Uej, spadło mi. I to wszystko jest na te, na tak zwane te wasze ołówki, które macie w piórnikach. Zobaczcie, tak jakieś dziurki tutaj. No troszeczkę niewydarzone te dziurki są, ale okej. I jest jeszcze piłka. Ciekawe jak ta gumka działa, ciekawe czy jest w ogóle spoko. Mamy mini różowy, chciałam powiedzieć ołówek, ale to jest kredka, ponieważ jest ona różowa, zobaczcie. Jest różowa i ostrość się na niej nie chce ten. Je ma tutaj wzorki. I naklejeczki, to co ja najbardziej lubię. I oczywiście ten papierek. Zobaczcie, jakie fajne naklejki. To było w dodatkach za 8 zł. Możemy pomyśleć, przesadzona cena, ale z drugiej strony pomyślcie, że niestety jeszcze musimy zapłacić za tak zwaną produkcję, czyli ten pojemniczek, te wszystkie grafiki, no i osoby, które to sprzedają, muszą na tym zarobić, więc tak to niestety w życiu bywa, ale moim zdaniem jak za Lolsu Price, oryginalne, bo jest tutaj TTM, takie małe, które nie widzicie niestety, to moim zdaniem to jest warte swojej ceny. Dobra, kurczę, ale ten się gorzej otwiera. O nie, proszę Cię. Przecież idę. Dobra, może się uda. Okej, udało się. Ale to otwarcie, to kicha. Zobaczcie. Mam nadzieję, że to widzicie, jak ja to otwieram. Niestety widzicie, gdzie tu jest taki mankament tego wszystkiego. Próbuję to otworzyć tak ładnie, żeby mieć potem z tego te pojemniczki. Ale no... Lekko nie będzie. Lekko nie będzie. Ojej, dobra. Może mi się uda. O Jezus, masakra. Spróbuję to jakoś otworzyć jeszcze inaczej. Może w drugą stronę ten zamek pójdziemy. Ale jest ciężko. O, dobra, może tędy. O. Tu coś też się otworzyło nam na odwrót. A tam jest tylko jedna pomadka. Spróbuję to już tak. O, udało się. Pięknie. Ostrość papiereczek na bok i mamy tą pomadkę. Ale ona jest urocza. Jeju, jak ona jest sweet. Cudna. Zobaczcie. Piękna. Jeju, aż się w niej zakochałam. To jest taki naprawdę bardzo fajny dodatek do kosmetyczki. Ciekawe jak pachnie i wszystko. Czekajcie, otwieramy to. Dajemy to na bok. Jest taka tyci, ale na opakowaniu było napisane, że ona będzie mała. W ogóle wybaczcie za mój głos, ale wiem, że on jest straszny. Lip gloss 5 gram. No dobra, otwieramy ją. Ale ona jest cudna, piękna. O Jezusie Maryjko. Ale się zachwycam, znowu będzie to komuś przeszkadzać. No wybaczcie. Niebieska! Wiecie dobrze, że... Przepraszam Was, ale wiecie dobrze, że ja lubię niebieski kolor. Jezu, kto jest ze mną, ten wie, że... Ło, Maryjko! Ale to będzie niebieskie na ustach, czy jak? No mam nadzieję, że nie. Nie, to jest niezależnie od kolorku, moi drodzy. To będzie bezbarwna pomadka, którą... Możecie nosić do szkoły sobie, ona będzie się zachować jak nawilżająca pomadka i nikt Wam nie zwróci uwagi. W każdym razie bardzo ładnie pachnie. Moja pachnie jak guma balonowa malinowa, ale piękna jest. Naprawdę podobają mi się te gwiazdeczki. Moi drodzy, dajcie znać, czy chcecie więcej takich gwiazdeczek Lolsu Price, czy chcecie te większe, czy iść do sklepu Teddy i poszukać tych większych i otwieramy te większe. Naprawdę ta pomadka jest, zobaczcie jak ona jest urocza. Tutaj mamy jeszcze kolejne rzeczy, które miałam w tych gwiazdeczkach. Wydaje mi się, że największą taką frajdę mi sprawiało po prostu otwieranie tego wszystkiego. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Może chcecie, żebym to dała do jakiegoś konkursu, do prezentu, może chcecie to wylosować. Oprócz tej pomadki oczywiście, no bo ją używałam, a niestety takich rzeczy no nie daje się oczywiście, bo to by było niehigieniczne. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!